Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy w The Last of Us. Część pierwszą oczywiście. Tutaj zdążyliśmy sobie ostatnio pobiegać i wiemy, co mamy robić. O czym ci się? Zakładam, że odcinek dzisiaj wpadł troszkę późno razem z jego kolejnym odcinkiem, ale to w zakładce społeczności dowiecie się... Społeczność właściwie. Dowiecie się, dlaczego dokładnie tak się stało i taka zaszłość zaszła, ale to nie ma potrzeby tutaj mówić. Gramy. Dobra. Tylko uważaj, jak idziesz, bo tutaj jest dosyć wysoko. I co, znalazłaś to, po co przyszłaś? Jeszcze nie wiem. Ale kurde, widok jest ekstra. Chodźcie, tędy. Hej, dawaj. To prawie koniec, więc skup się. Na rozkaz. To już za rogiem, chodźcie. Nie zatrzymujmy się, mała. Jaka zaślona ta nasza Tess. Dzisiaj coś jest. A widzę, że tutaj nic nie ma. A tu aż się prosi, żeby coś leżało. Nie. Czym do ludzi? O, widzę tam jakieś ślady krwi na dole. Niedobrze. Kogoś znalazłaś? Tak. Patrzcie! Ma na ramieniu ten znak świetlików. A jeśli okaże się, że oni wszyscy nie żyją? Żyją. Ale skąd wiesz? Po prostu wiem. Wszystko będzie dobrze. Okej. No, musiałam trochę pchnąć test, bo się tak wywinęła dziewczyna, no skrętu karku dostała. Rozkazy dla świetlików. Przybliż i czytaj. Rozkazy. Patrolować miejsce spotkania. Przed przetransportowaniem dziewczyny do następnej kryjówki zagwarantować brak obecności wojska. Upewnić się, że dziewczyna jest najedzona i zdrowa. Jej bezpieczeństwo jest rzeczą najwyższej wagi. Komentarz? Nie? A myślałam, że coś powiedzą. A, już widzę co. I już widzę, o co chodzi. Witam, Tess. Już widzę, robię, pracuję dla was. Pracuję. Drogi śledzie! Ej, no. Dziewczyno, no nie utrudniaj roboty. Proszę. Chyba muszą wejść pierwsze. Nie? No to czemu mi gra nie pozwala? A, nie, jednak. Musimy się wspiąć. Eli ostatnia. Bo czemu by nie? Wow, jaki jump. No i proszę. Pomóc ci? Ostatnia prosta też. O, jak ładnie. O, zaraz, czekajcie. Ja zamiast czekać powinnam się tu rozejrzeć wcześniej. Nie wierzę. A nie, czekają na mnie. Taki plus. I tak tu nic nie widzę, więc... Chyba nic nie ma. No dobra. Chodźmy. Od razu powiem, że nie umiem pływać. Wygląda na to, że po prawej jest płytko. Idź za mną. Cieszę się, że Marlin was wynajęła. Co masz na myśli? Wiem, że nie robicie tego za darmo, ale... Dziękuję wam. Nie ma sprawy. Poczekaj, ja tu nie odpuszczę, muszę się przejść, a jeżeli coś pod wodą leży... To prawda, nie możemy tu nurkować, ale kto wie?
To się aż prosi, żeby coś tutaj było. A nic tutaj nie ma? A jednak... Nieśmiertelnik, o tak. Możemy przybliżyć i odwrócić. Melinda Davidson. No to znaleźliśmy coś ciekawego, to jeszcze przejdźmy się tutaj dalej. A nóż, widelec. U, jak ładnie. Ogólnie fajnie, żadnych krokodyli, aligatorów. Kto ich tam wie, jak się zmienił klimat teraz w tym czasie. O, i nigdzie na... Czy to jest łódka? To jest gondola łabędzia. Ale nie da się na nią wejść. A tu druga. To tu jezioro było oryginalnie gdzieś od początku? Zakładam, że nie tu, gdzie stoimy, ale... Gdzieś w okolicy musiało coś być. Tam leży jakieś coś z orlą głową. Gryfią głową? Nie to chciałam. Trochę przybliżyć, ale nie widać za specjalnie. Właśnie! Skoro jesteśmy tutaj, idąc za wskazówkami, również myślę, że rozszerzenie, zwiększenie obszaru trybu nasłuchiwania jako pierwsze jest bardzo dobrą decyzją, żeby zrobić, więc to chciałam. Na razie na nic mnie nie stać, ale przyznam, że zamiast zdrowia zastanawiałam się nad drżeniem broni. Będzie łatwiej strzelać. O, pamiętaj o witaminach. Są jakieś osiągnięcia dziwne, nie kojarzę. Nie pamiętam ich w ogóle, a nie da się tego wyłączyć. A przynajmniej ja nie znalazłam. Zaczekajcie, bo tu jest pięknie, muszę się rozejrzeć. Zdaję sobie sprawę, że ja w ten sposób, że tak biegam dookoła i szukam różnych rzeczy, to prawdopodobnie trochę rozbijam... Dało się tam wejść? Tam się chyba nie dało wejść. Rozbijam trochę ten taki tryb tutaj tej eksploracji, prawda? W ogóle patrzcie, jakie widoki. O, jakie światło piękne. O. Ale ładne. Ale piękne. Dobra, wystarczy tych widoków, chodźmy. Nie. Nie, nie! Co teraz będzie? Co ty wyrabiasz, Tess? Mój Boże. Może nie, może mieli mapę albo coś, to wskaże nam dobrą drogę. Jak długo chcesz tak brnąć? Tak długo, jak będzie trzeba. Gdzie były te laboratoria? Nie powiedziała. Mówiła tylko, że gdzieś na zachodzie. Co my tutaj robimy? To nie jest nasza sprawa. Co ty wiesz o nas? Albo o mnie? Wiem, że jesteś za mądra na to. Serio? Nie zauważyłeś, że jesteśmy w głębokiej dupie i to już od bardzo nie, dawna. Nie, tylko staramy się przeżyć. To nasza szansa! To już koniec, Tess! Próbowaliśmy. Wracajmy po prostu do domu. Ja nie. Ja się nigdzie nie wybieram. Dla mnie to już koniec. Co? Prędzej czy później musi się to skończyć. O czym ty w ogóle do mnie mówisz? Nie! Nie dotykaj mnie. O, ja pieprzę. Ona jest zarażona. Joel. Chcę zobaczyć. Ja nie chciałabym... Masz mi to pokazać. O Chryste. Ups, tak? Pokaż mi ramię. To ma 3 tygodnie. Mnie ugryzł zaledwie godzinę temu i już wyglądam gorzej. To kurwa nie są żarty, Joel! Musisz zabrać tę małą do Tomiego. On dobrze znał tę ekipę, będzie wiedział, dokąd iść. O nie, 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 nie. To twoja krucjata. A ja nie zamierzam teraz zajmować... Właśnie, że tak! Słuchaj, jeśli jeszcze coś do mnie czujesz, to teraz jest czas, kiedy musisz to udowodnić, więc weź ją do Tomiego. Chula. O nie! Są już. Kurwa. Spróbuję ich jak najdłużej zatrzymać, a wy uciekajcie. Co? Mamy cię tak zostawić? Tak. Nie ma mowy, żebym cię tu zostawił. Nie chcesz, żebym zmieniła się w to coś. Proszę cię. Musisz mi to ułatwić. A może gdybyśmy... Po prostu wpieprzajcie!
Wynoście się. Eli. Przepraszam, ja nie chciałam tego. Musimy się zbierać. Przestań. Zostawiliśmy ją na pewną śmierć. Przestań! Trzymaj się blisko mnie. Musimy iść. O rany. No nie. O nie, wybrałam złe schody. Słychać było Tess. Nigdy nie wiem, co w takiej chwili powiedzieć. No masakra, po prostu. Nie zatrzymuj się. Tess zneutralizowany. Załatwiła dwóch moich ludzi. Zrozumiano. Tess. Ty zajmij się drzwiami. Ty idziesz ze mną. Tak jest! A no właśnie. Tess. Czy tam się coś dalej kryje? Zaraz tu będą. Zaraz tu będą. Nic nie widać. Dobra. To chyba wejdziemy tutaj. Musimy uciekać. Czekaj, bo tu coś leży. Oj, się schowała dziewczyna. Tak, zaraz tu wejdą, ale... Poczekaj. O, jeszcze tu są rzeczy do pozbierania. O nie, coś jest pełne. Coś musimy... Co jest pełne? Co to jest? Alkohol. No to wykonajmy sobie Mołotowa jak najbardziej. Myślę, że nożyczki na nóż również. Szybciej, Joel! No, rozumiem. O, jeszcze tu. Poczekaj. Gdzie jest ten gość? O nie, nie mogę skoczyć. Co się dzieje? Co to był za skok w ogóle? Czy oni tam już podeszli? Ojej, patrzcie, patrzcie, co my tu mamy. Już zapomniałam. Już zapomniałam. Czy oni tam za nami już przyszli? Czy oni tam są w tym pokoju u góry? Nowa broń, karabin myśliwski. Życia mamy trochę mniej z jakiegoś powodu. W sumie ich tam nie widzę. Czy jest tutaj coś do podniesienia? Nie, tu nie widzę nic. Tam się nic nie świeci. Chętnie spróbowałabym. Co robimy? Jak to? Joel! Zajmę się tym. O nie! O nie, jak to macha, jak to lotto! Głowa nisko! Jak to lata! Nie wierzę. Nie wierzę, jak to w ogóle... Celowanie z tego... Kogoś trafiliśmy. Jo! Zestrzeliliśmy mu hełm! O, myślałam, że zabiliśmy też tego z tyłu. Ostatni nabój. To chyba trzeba zmienić broń. No dobra. Wiedziałam, że strzelisz, jak się podniosę. Ja mam. O! Okej, tam coś jest. O nie. No nie, przecież pierwsza wypuściłam strzał. Tu jest drugi gościu, no nie wierzę. Nie! No niech mnie zastrzeli jeszcze. Dobra, chodź Eli. No poczekaj, bo przecież prawie nas zabili. Tak tutaj mi poszło świetnie. Nie wierzę w to, co zaszło po prostu po raz kolejny. Ja to jestem jednak beznadziejna w tym. O rany. Dobra, pojawiła się tam chmurka u góry, więc z tamtej strony ktoś pewnie będzie szedł. Na razie przejdziemy tu. Kurczę, na razie nikogo nie pokazują. Może upuścili jakąś amunicję?
Nic. Dalej nikogo nie namierza, ale kurka, no, ale jestem niezadowolona ze siebie. Ty też nic nie opuściłeś? No, ty dziadu, ty. Pytanie, czy tędy mamy w ogóle iść? Czy to jest nasza droga? Bo ja bym chciała jeszcze tam, teraz nie wiem, w którą stronę iść. Czy tu na dół sprawdzić? Czy tam po pokojach się przejść? Bo jeżeli tak, to tam może być coś ciekawego do podniesienia. Tu mamy pałkę. Mało, to przydałaby nam się wcześniej. Okej, tu się zeskakuje, to chyba jest droga dalej, więc wrócę z powrotem na górę. Na razie nikogo nie widzę. Wrócimy na górę i przejdziemy się tam po pomieszczeniach z prawej strony. Co prawda powiedzieli, że już i mam wrażenie, że po prostu striggerowaliśmy przeciwników, że nam tutaj wpadli. Nie wiem, którędy przejść, może tam, bo tu jest tak jakoś ciemno. Właśnie, tu jest jeszcze jeden pokój, który mnie trochę martwi. Przebiegłabym się normalnie, ale boję się, że... No nie, wydawało mi się, że tam ktoś stoi. Na razie... Nic mi się na razie nie pokazuje. Wciąż wydaje mi się, że chodzenie... Chodźmy. Czyli co, nikogo tutaj nie ma? Właśnie, chodzenie po szkle... O, coś tu leży jednak. Co mamy pełne? Aha, butelkę. Butelkę albo... Ej, no więc oni stąd przyszli jednak. No dobra. No nic, pobiegajmy, zobaczymy. Nie oddalaj się, chodź. Czy jest coś ciekawszego do podniesienia? Tu jest nasze wyjście. Biurka, nic. Tutaj coś jest. O, nie zdążycie, suplementy w sumie. Nawet za same suplementy warto było wrócić i nic więcej nie widzę. No dobra, czyli rzeczywiście ci panowie byli stąd i się striggerowali i przybiegli za nami. Kurczę, szkoda, bo tak to można ich było wziąć po cichu. Ale tam nas zauważyli od początku. I mam wrażenie, tak jakby to zauważenie od początku było... Takie miało być. Co teraz? Joel, jak się stąd wydostaniemy? Dobra, przejdziemy tamtymi salami. Nie wychylaj się, nie wiem ilu ich tu jeszcze jest. Dobra, widzę... Trzech. Czterech. Niedobrze. Też jest jakiś pokój po prawej? Jest. Trochę się martwię. Nie chciałabym... Eli, siadaj. Kurczę, jak wyjdę stąd, to mnie znajdzie. A tam też poszedł kolejny. No nie. Będziemy się z nimi tłuc. Najwidoczniej. Kurczę, jeszcze ten ma ochronę. Może... A może pójdzie do pokoju? Panie, idź pan stąd. Nie poszedł. Kurka. Niedobrze. Się. Utrzymać pozycję! O nie. Tamten mnie zastrzeli, jak tak dalej pójdzie. O nie, on mnie chwycił, to ja go chciałam chwycić. No nie. No nie wierzę. Jeszcze w stanie? Znowu. Znowu. Muszę się chyba potrenować, jeżeli chodzi o walkę wręcz. Ale to nie wszyscy, bo mi jeszcze tu muzyka gra bezczelnie. Niedobrze. Tam jest jeszcze jeden. Co prawda żyjemy, ale co to za życie? Gdzie on jest? Tam jest. Dobra. Tu coś leży. O! Idealnie. Ale wciąż małe. Trochę. Wciąż trochę mało. Nie, ich jest tam dwóch. Zdjęłabym jednego chętnie, gdyby tak przyszedł. Pytanie, dokąd on pójdzie. No wygląda na to, że idzie w tą stronę. Trochę jakby. Więc jakby go tutaj dobrze podejść... O! Widzę go tam, ale on chyba jednak nie chce iść w tą stronę. Kurka wodna, no.
Nie wierzę. Jeszcze się przejdziemy z drugiej strony w takim razie. Może się coś podniesie. I tak jest ta lepsza broń. I tak strzelałam z tej lepszej broni, co nas w jakiś sposób ratowało. No weszły jakieś headshoty, to jest spoko. Ale zdecydowanie to dorażenie dłoni trzeba by naprawić. No dobra, no widzę obu. Jak czymś rzucę, to usłyszą obaj. Pytanie, czy mogę zdjąć gościa w kasku? Kaka kasku. No on się tutaj panoszy dosyć daleko, trzeba przyznać, więc może go tu... Spróbujemy jakoś podejść jednego czy drugiego. Nie widzę tutaj szkła. Nie będę się spieszyć, bo może jednak nie warto. Tutaj by mnie zobaczył, jeżeli przejdę. Tamten sobie patrzy tak trochę na zewnątrz w pewnym momencie. Ale się, co oni się tak w kółko zakręcili, co? O, ten idzie bardziej w tą stronę. Ale ten się też na niego patrzy. Czy tam jest batonik? Tam jest batonik. No to nie jest zły moment. Ale on się tak trochę nie odwraca tyłem. Bardziej tamtego gościa byśmy chyba mogli złapać. Niż tego. Martwię się, że jak przeskoczę... To tyle będzie z zabawy. No właśnie. Tu jeszcze możemy podejść. Tylko tamten się tu trochę przygląda w tą stronę niefajnie. Teraz, bo nie wiem, jak on tu daleko będzie szedł. O mały włos! Jesteśmy w takim momencie, że obaj nos tutaj mogą złapać. Pytanie, gdzie ten będzie szedł? Niedobrze. Niedobrze, bo oni się tutaj tak trochę wymieniają tą pozycją. Rany. No właśnie. Temu się trochę zakręciło w głowie, myśli, że chyba coś widział. Kurczę, czy oni się naprawdę nigdy nie odwracają tak, żeby nie patrzeć na siebie nawzajem? No dalej, zrób jeden fałszywy ruch. No właśnie, no o to chodzi. Co mnie zachęcasz? Nie zachęcaj mnie do takich niefajnych rzeczy. Ten tutaj tak fajnie podchodzi. Chyba on. On sobie tak chyba podchodzi. No nie. No i znowu wyszli jeden na drugiego, no. Patrzcie, co oni robią. Zmieniają sposób chodzenia co jakiś czas. Naprawdę zmieniają sposób chodzenia. Widzicie to? Joel, jest wyjście. No widzę, ale... Widzę. Ja bym chciała chociaż jednego z nich złapać jednak. No nie. No nie, odchylił się. To chyba wszyscy. Dawaj, co masz. Nic nie ma. Ech. To chyba wszyscy, dobra. Przebiegnijmy się szybko, popatrzymy, czy nie ma czegoś dobrego do podniesienia. Tu nic. O. Tu kolejny batonik. Ale mnie wystraszyli. Nie, nikogo na razie nie widać. Przynajmniej nie tak blisko. Kurczę. Poza tym szkoda, że wzięłam tą broń, bo ta to jest taka trochę... Trochę jest szkoda. Może by ją zmienić na tą drugą. Ta jest taka... Chociaż ta jest taka... No średnia jest ta, trzeba przyznać rzeczywiście.
Kleje się coś tutaj na zewnątrz. Wyszliśmy, co prawda. Jakieś narzędzia albo amunicja, wszystko byłoby wskazane. Może gdzieś w wodzie się kleje. Zaraz polecimy. Na schody. Nie, tu chyba nic nie schowali. Wygląda, że nic. To lecimy na schody. Dobra. Jesteś już tutaj? Eli? Idą za nami! Armatka? Poważnie? O nie. Padnij! Tam jest żołnierz. Jak do diabła jesteś w stanie w tym oddychać? Nie kłamałam. Widzieliście ich? Nie, nikogo tu nie ma. Tego nie widziałem. Rozejrzyj się tu. Padnij, co ty wstajesz, no. Kurczę, rzuciłabym w nich mołotowem. Albo mam wrażenie, że oni mnie w tym... Ty mnie tak za specjalnie nie widzą. Więc jakby tu kolega podszedł... Właśnie. Właśnie. Ululamy go. Śpi, śpi, biedoku, śpi. Ale upuść jakąś amunicję, proszę. Gołymi rękami. Ej, nic nie upuścił? Co za świat. Dobra, widzę drugiego. Nic tutaj nigdzie nie leży. Widzę drugiego. Myślę, że jakby walnął we mnie latarką, to by mnie wtedy mógł spokojnie znaleźć. Ale... Dokładnie, ale odnoszę wrażenie, że... Obejrzysz i nas tu nie będzie. Jesteś sam? Nie, nie, no sam jesteś. Nie, co mnie straszysz, że nie? Jeżeli... zaświeci na mnie, obawiam się, że mnie wtedy znajdzie. No chodź. I poszedł spać. O rany. To chyba wszyscy. Czy tu leży? Nie, światło tu po prostu pada jakieś. To mogę już latarką? Chyba mogę. Jakie to jest ciekawe miejsce. To wrócimy się tam kawałek. Może tam coś było. Chyba, że... Nie, nikogo nie widać. To chyba można by iść. Czy coś tu nie leży ciekawego? Coś leży, patrzcie. Patrzcie, że tak. Tam już, a tam? Nie ma już tej armatki? Nie ma, pojechali gdzieś... O nie, pojechali gdzieś indziej. Będą nas złapać z innej strony. To za łobuzy. Są i zarodniki. Coś tu leży? Nie, odbiło się tylko. Tu kolega sobie śpi, nie będziemy mu przeszkadzać. Nic tutaj nie widać ciekawe. O kurczę. Że nas to nie zaatakowało, to jestem w szoku. Tam jest parę rzeczy, rozumiem, do przejścia. O, tu jest jakieś jeszcze. Nie ma niby... Oho! Tyle z przejścia. Tyle z przejścia. Musimy iść ciopungami. Ciopungami trzeba iść. Eli, czy to byłaś ty? Jaki dziwny dźwięk słyszałam. Kurczę, tu się można rozglądać, a rozglądać normalnie. Ale tu chyba nic nie leży. I teraz który to jest prawidłowy wybór? Z nich się przyjrzę trochę. Nikogo, chyba nikogo nie ma. Może na fotelach coś porozkładali? Szkoda by było, gdyby nie. O, tu jest woda. A tu? Tyle lokacji i nigdzie nic nie leży? O, woda. Oho. Mam wrażenie, że ktoś tu będzie miał przyspieszoną lekcję pływania. I to taką fest. Ej, ja nie umiem pływać. No tak. Coś wymyślimy. Możesz iść tutaj, zobacz, jest przejście. Tu. Tak wygląda. Ło, ściana.
Ale jest, zobacz, prościusieńko, możesz tam iść. A ja tu pochodzę. Przepraszam. Tam idź, tam, bo przeszkadzasz. Nie mogę przejść. Nauczę cię pływać za chwilę. Nauczę cię, jak się u innych uczy. Rzucę cię do wody po prostu. Czymś się nurkowało. Jest. Tam przepłyniemy pod spodem. Nie ma paska nurkowania? Chyba się nam po prostu nagle robi niedobrze w głowie. O, tędy mogę iść. A, tam jest koniec. Nie mogę tu... No mogę, ale tam się nie da przepłynąć, no trudno. Dobra, wracamy. Mogę pływać szybciej? Nie wiem, czy mogę. Zaraz się przekonamy. Na pewno pasuje zanurkować i przepłynąć tutaj pod spodem. To zdecydowanie. A, wciśnij, aby zanurkować i aby wypłynąć X. Właśnie. To jest dobrze. A czym się pływało szybciej? Po czymś się chyba pływało szybciej. Teraz to nie wiem. O, mogę na to wyjść, dokładnie. Danger. Ellie? Nic mi nie jest. A, tu jesteś, dziewczyno. To dobrze. Opsaj. Wydawało mi się, że da się przepłynąć tu właśnie w środku, więc może tu coś jest ciekawego. Tutaj nic najwidoczniej. Tam nie wiem, ale... Nie wiem, jak długo mogę sobie pozwolić być pod wodą. Chodźcie, jeszcze raz tam wpłyniemy. Chciałabym się upewnić... Ej, czymś się pływa szybciej, no. Utknęłam. Okej. Wiem, że czymś się dało szybciej pływać. O, drabinka. Ale się jej nie da wziąć. Eli? Co tam masz? Patrz! Ciągle działa! O, będziesz mieć swoją. Drabina. Może jej użyjemy? No, ta tam. O, kolego, pokaż, co ty tu masz. Czytaj. Twój kontakt to gość imieniem Frank. To z nim handlowałem na zewnątrz. Chcę się dostać do SK w Bostonie. Spotkaj się z nim przy wyjściu z metra na Park Street, zaraz obok ratusza. Załączam jego wizę i papiery SK. Niezła robota, co nie? Uważaj tam na siebie. Niektórzy z moich ludzi zgłaszali obecność klikaczy i czyhaczy w tym regionie. O nie! Gdzie się do cholery podział ten koleś? Czekam tu od ponad 2 godzin. Pocąc się jak mysz, wciąż wydaje mi się, że widzę, jak coś przemyka w ciemności. Mam wrażenie, że zaraz wyskoczy na mnie czyhacz. Dam mu jeszcze 15 minut i wracam. O nie, ale to wygląda jakby niestety... Tu jeszcze jest coś, sprawdzimy. Nie, nie... Co ty? Gdzie? O, tu jest jakiś ukryty pokój. Ej, płyń! Na czym się zacięliśmy? Zaraz tam wpłyniemy. Ma da się tu wypłynąć na górę? Tak. Zostań tu. O, jakie fajne... O, świetliki. O, coś mamy. Suplementy. Właściwie dużo nam brakuje. Jeszcze nam brakuje 15. To wciąż jest moim celem, ale drżenie broni. Drżenie broni zdecydowanie chciałabym ulepszyć, bo jestem noga strzelanka, więc... O, tutaj mamy jakieś rzeczy. Dawaj. Zbieraliśmy je, czy nie? Tak. Coś jeszcze? Tu jeszcze coś jest. Zaraz obejrzymy, tylko wypłynę na powierzchnię. Żeby nam się Joel tutaj nie udusił. O, fajnie. No, nieźle. Co nam tam wpadło? Aha, nie sprawdzę, jak jest to w wodzie. Jak wyjdę? Nieśmiertelnik wydawał mi się, że nam wpadł. To chyba nie ten, ale ten. To chyba ten. Ten nam wpadł, prawda? Bo wcześniej była ta... Tak. Czyli mamy kilka nieśmiertelników. No dobrze. Chyba musimy wracać. I znaleźć przejście dla Ellie.
Zastanawiam się, jak to jest z tym pływaniem. Ja tu niby pływam, ale Joel mi się co jakiś czas... Ślepa uliczka. Poczekaj, tu będziemy mieć rzeczy. Tu coś znajdziemy zdecydowanie. Pewnie pod wodą, znając życie. Tylko gdzie pod tą wodą? No tu niespecjalnie. Ło, ale bym wypłynęła. To jeszcze raz. Coś, co pozwoli Eli przejść. Czy ja powinnam dopłynąć gdzieś dalej? To chyba jeszcze nie tutaj w takim razie, ale piszczy w uszach. No dobra, to chyba tam się dało przepłynąć dalej, dlatego popłyniemy sobie w tą stronę. Zobaczymy, czy się rzeczywiście dało, czy na przykład tak wcale nie jest. Dobrze, że możemy używać latarki pod wodą. Nie, tu się jednak nie dało przepłynąć. Ani nawet wejść. Latarkę mamy włączoną. Eli, słuchaj, co my tu mieliśmy ci znaleźć? A, już widzę. No tak. Paletę. Paletę. Będziemy się bawić w gondolę. Patrz, co mam dla ciebie. Zobacz. I to za darmo. Skakuj. Poważnie? Eli. Okej. Jest dobrze, nie martw się. Tylko trzymaj się mocno, bo nie obiecuję, że nie spadniesz. Spokojnie. Skakuj na górę. Dziękuję. Gdzie dziękuję? Ej, drabina! No. Co to taka ciężka wygląda na aluminiową jakąś, a nie metalową? Coś... Mam... Coś oszukujesz, dziewczyno. Na razie wciąż nikogo nie słychać, więc się tu poprzebiegam. Zobaczę, czy coś leży jeszcze. Nic, na razie tylko zamknięte drzwi, których i tak nie możemy otworzyć. No i Eli ze swoją własną, prywatną latareńką. I dobrze, cieszę się, że masz swoją, bo to też trochę światła mi daje. Dobra, spadamy stąd. Co, jest tu już wyjście gdzieś? Czekaj, bo ja tu się trochę martwię tym przejściem. O, może niekoniecznie potrzebnie. Jej, jakie ładne wyjście. Chodźmy. Chodźmy w takim razie. Posłuchaj, jeśli chodzi o Tess, sama nie wiem... Powiem ci, co z tym zrobimy. Nie rozmawiamy o Tess. Nigdy. Lepiej zachować swoje historie dla siebie. A po drugie, nie opowiadaj nikomu o tej przypadłości. Pomyślą, że zwariowałaś albo cię zabiją. I rób dokładnie to, co każę. Bez pytania. Jasne? Nie. To powtórz. Robię to, co każesz. Dobrze. Kilka mil stąd jest małe miasteczko, a w nim gość, który wisi mi przysługę. Może znajdzie nam jakiś wóz. Okej. No to ruszajmy. No dobra. Te, będzie szybciej, jak pójdziemy tędy. Witamy! Co? Nic, po prostu pierwszy raz widzę coś takiego. Masz na myśli las? Tak. Nigdy nie byłam w takim miejscu. Fajnie tu jest. To patrz w stronę lasu, a nie w stronę drogi. Chciałam powiedzieć, witamy w Lincoln City. Ale tutaj to jest po prostu wspaniale i chyba po to, żeby docenić, jak piękna jest mnie z powrotem do przyroda. Gdyby mogła załatwić to sama, to nie wciskałaby nam tej fuchy.
Może już jest z tym lepiej. Nie chcę cię martwić, ale szanse na to, że twoi znajomi żyją, są znikome. Jest twardsza niż ci się wydaje. To nie ma znaczenia. I tak by nam się nie udało dostać do miasta w jednym kawałku. Uwierz mi, nie ma innej opcji. No dobrze. Jakaś dodatkowa rozmowa na temat lasów, nie? The Forest i inne rzeczy. O! Roślinki jako tabletki? Kurczę, już zapomniałam, że my tu zioła możemy zbierać. O kurczę. Dobrze było pójść naokoło w takim razie. O, już mogę biegać, tak? Cieszę się. Hej, malutki. Cześć! Łap go, łap, łap, łap! No dobra, to nie. To go goń, to go goń! Sam sobie goń, no nie? Widzę, że Eli nam tutaj... O, tam są jakieś zbierki. No, wydaje mi się, że zbieractwo w takich okolicach to już jest zupełnie fajna sprawa, prawda? Co my tu mamy? To mołotowa możemy sobie jeszcze zrobić. Apteczkę możemy sobie zrobić. No i chyba na tyle by to było na razie. Mam nadzieję, że nie znajdziemy w takim razie żadnych nożyczek, bo nożyczki mamy full. Słuchaj, Eli, pogadalibyśmy w tych pięknych okolicznościach przyrody. No zobacz, jakie tu są widoki, jakie drzewa. No pięknie tu jest, podoba mi się. Mam nadzieję, że obraz, który ja widzę, będzie wyglądał tak samo po nagraniu, bo ostatnio się sporo bawiłam, więc teraz jest o wiele lepszy. Pobawiłam się trochę kolorami. Parę godzin mi to co prawda zajęło, ale od razu ten kontrast i żywe kolory i już nie jest tak czerwono jak wcześniej. Nie wiem dlaczego, z jakiegoś powodu konsola Grabber właściwie wszystko łapie tak mocniej czerwono, ale popracowałam, porobiłam co trzeba. Co dałam radę, bo wiadomo, tyle ile byłam w stanie i wygląda o wiele lepiej. I przyznam, że obraz na dwóch monitorach mam troszkę inny, jeżeli chodzi o kolorystykę. Ale Grabber powinien łapać obraz, który przesyłamy, jest na, tutaj na konsoli, który widać, więc mam nadzieję, liczę, że będzie taki, jak ja tutaj widzę. Że Eli ma raczej koszulkę czerwono-pomarańczową, a nie czerwono-malinową. Ale zobaczę po edycji. Jak nie, to się wkurzę i w ogóle zacznę inaczej nagrywać. Zobaczymy wtedy. Zakładam, że zamknięte. Brawo. Eli? Tu jest. Wdrapujemy się? Nie, na górze jest drut kolczasty. Musimy znaleźć inną drogę. Tutaj nie ma. No ale i tak by nam nie otworzyła, bo... Ale oboje byśmy mogli... Rozumiem, że się tutaj za dzieciaka nie wspinali po siatce. Jeszcze Eli może ja zrozumiem, chociaż wymykała się. Wow, zobacz. Co masz? Świetliki. W sensie prawdziwe świetliki. O. Tak, widzę. Przepraszam, ja odleciałam na chwilę. No tak, bo my musimy pamiętać, że Eli nie zna tego świata. 20 lat później, a ona jest nastolatką, więc nie wie, jak to było przed wybuchem. Tam u góry nam się coś świeci. Nie, drzewo nam się tu świeci. Ja już przypuszczam, wiem, o co chodzi, to jak ten fragment pamiętam. O, wykorzystuj deski do przechodzenia na drugą stronę. No gra nie wytrzymała, tak? No, musieli nam dać wskazówkę. Ale spoko, niech im będzie. Niech im będzie. I tak musimy wejść na ten dach i tak. Co my tu mamy? Aha, jeszcze jakieś drzwi. Aha. Drzwi zabite dechami. Chodź, Eli. Chodź, Eli. Tutaj sobie coś podniesiemy, widzę. O, ulepszyło na gazurko. To się nazywa dopiero sprzęcior. Ulepszenie broni białej. Ulepsz dowolną broń do walki wręcz, aby zabijać przeciwników jednym uderzeniem. Ulepszenia można użyć ograniczoną liczbę razy. Zepsuje się, jeśli jego wytrzymałość spadnie do zera. U góry mamy paski, te krótkie, mniejsze, to jest wytrzymałość samej gazurki, a na dole wytrzymałość tych nożyczek. Jak widzicie, żeby to stworzyć, to są potrzebne. W tym wypadku gazurka, taśma, nożyczki. Tu jest przykład pokazany z pałką, taśmą i nożyczkami. Także można tu robić fajne rzeczy, ale jeżeli dobrze pamiętam, to... Ach, tu jest. Jest ulepszenia broni białej. Tak, ostrze. Ona już jest ulepszona, więc nie mamy co tutaj zmieniać. Reszta jest w porządku. Już nam niewiele brakuje do dorżenia, a potem chyba sobie znowu nasłuchiwanie rozwiniemy. I jeszcze nie wiem, czytam wasze komentarze. Zdecydowanie, więc jeżeli macie jakąś
w jakąś stronę chęć, żeby poszła gra, to proszę bardzo. Dobra. Możemy to wspólnie jakoś zrobić. Chodź, idziemy. Ej, nie, po co to podnosisz? Miałeś po tym iść. Co, krzywo było? No to trzeba poprawić. To idziemy w takim razie. Well, hello. To ty, Bill? No. Gdzie się zazwyczaj spotykacie? Różnie. Jesteś tu pierwszy raz, prawda? Wiem, że tutaj mieszka, ale nie, nigdy tu nie byłem. Myślisz, że ten dym to jego sprawka? Oby, kurwa, oby. Chodźmy to sprawdzić. Dobra, chodźmy. No, chyba nikt nie chodzi. Myślę, że sobie jeszcze zrobimy szybką eksplorację wspólnie tutaj i możemy kończyć powoli odcinek i brać się za kolejny, bo ja nagrywam dwa odcinki na raz, żeby być w stanie dodać je na czas, tak jak miały być. Ojej, wypełniliśmy sobie nożyczki chyba już do fulla, żeby wpadły, żeby weszły razem, bo taki był zamiar od początku, prawda? Dwa odcinki dziennie. Może być przerwa, ten weekend odrobinę, albo po weekendzie, ale to tak jak mówię, w zakładce społeczności wszystko powinnam tam opisać, dlaczego, co i jak, więc odsyłam tam bardzo serdecznie. A teraz tutaj pobiegamy jeszcze. Mi się te widoki podobają. Zobaczcie na te chmury. Ojej, to, jakie to jest piękne. To słońce. Przepraszam, Eli. Przepraszam. Tutaj. Uwaga pod nogi. Jest wysoko. O-o. Aha. Co my tu mamy? Chyba klikacze. I to dwa. Tamten też klikacz? Chyba tak. Próbujemy go zdjąć. Możemy go zdjąć rurką. Albo rzucić w niego czymś i wtedy go zdjąć. Takie były też wasze rady. Cholera, uważaj. Ale to jest tak. Rada była taka, żeby w niego czymś rzucić, tylko boję się, że jak w niego rzucę, to ten drugi się też obudzi i tu przybiegnie. Dlatego tego chyba po prostu zdejmiemy, a spróbujemy zrobić ten motyw z ogłuszeniem i zdjęciem jednym ciosem. Później. Jezu. Zostawimy nam amunicję? Nie, no wymiana idealna, kolego. Amunicja za nóż. Pamiętajmy, że klikacze, pomimo tego, że chodzimy cicho, wciąż mogą nas usłyszeć. Dlatego trochę się martwię. Trochę... Dobra, wiecie co? Fajnie by było ulepszyć jednak te noże. No dobra, chodź, pokaż. Dobra, spróbujemy. Ja sobie tylko zapiszę grę. Dobra, gra zapisana. Próbujemy go ogłuszyć i zdjąć atakiem. No nie. O nie, nie ta broń. Tą bronią byśmy go pewnie i tak zdjęli za jednym atakiem. Ech. Fail. No trudno. Tak się składa, że mamy dosyć sporo nożyczek, więc można by ulepszyć naszą broń. Kurczę, ale zepsułam. O, ale taśma nam się skończyła, nie zwróciłam uwagi. Ale popsułam. Dziadu. I to jeszcze po to, żeby szklaną butelkę... Dobra, rozumiem, że to gra... Tutaj fragment był tak, żeby potestować takie rzeczy. No trudno. Wejdziemy sobie tam na górę, zobaczymy, co jest. O, krzesło, jakie fajne. Następna butelka. No nie. Poważnie, nic tu nie ma. Ale tu jest cały budynek do zbadania, więc ja proponuję sobie jeszcze ten budynek sprawdzić wspólnie, a wtedy już możemy... a mogliśmy zagrać w kosza. Wtedy możemy sobie później już zakończyć spotkanie. Prawie godzinne oczywiście tutaj wyszło. Wygląda na to, że dalsza droga jest tutaj. Tak. To słuchaj, Eli, pójdziemy do... O! Ostatni nóż. Nie wiem, czy to mądre. Proszę bardzo. Jaki staż. Przydałoby się nóż naprawić, bo nie mam noża i nie mam taśmy. To jednak nie rozwiązałam tego tutaj zbyt mądrze. Jeszcze sobie dom sprawdźmy. Nie rozwiązałam tego zbyt mądrze. Jest tu ktoś? Chyba nie.
Cześć. Co tam? Daj mi chwilę. Pusto. Amunicja. Wow. Położyli tam amunicję tak, jakby to była nowa broń, a to chyba nie była nowa broń. Och, notatka. Podnieśliśmy notatkę. Czytaj. Ku pamięci. Zabierz więcej tabletek, spróbuj zorganizować więcej amunicji. Pozostały tylko 3 tygodnie do następnego przerzutu z TS. No tak. To jakieś boys bandy. Tu widzę, jeszcze coś leżało za nami. O, jest taśma. Od razu zróbmy sobie nóż, bo potem mi się zapomni... Aha, nie stać nas. Bo to nie cała taśma. No nic, trudno. Never mind. Jest tam ktoś? Nie. Ach, mogliśmy tutaj wejść. Tędy. Aha, to wszystko. No dobrze. No dobrze. Rozumiem, że to by było na tyle, tak? W takim razie... Słuchaj, Eli. Coś jeszcze masz do powiedzenia, czy idziemy dalej? Żadnych dodatkowych rozmów? Nic. No, trochę szkoda. To tu sobie zakończymy i tu będziemy robić później, bo widać gaz, rurkę z drugiej strony. Mniej więcej pamiętam nawet, co tu będzie trzeba zrobić, dlatego teraz razem z Eli i z Joelem dziękuję wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!